Maćka, zdimuzie, Łednowa na dwa. Raz i dwa. I już. A w naszym sołectwie rządzi są, ty żwawy wszystko nam załatwi, jak problemy mamy. Sami w gminie Gniewinowo mamy 7 kół gospodyń wiejskich. Tak mniej więcej w tych kołach gospodyń wiejskich, tak kole 20, 20 białków w każdej kule. Wiadomo, tak jak ze wszystkim, a ze wszystkim to jest tak, że rozstoje lepiej rozgłyzić. Czasem są jakieś problemy, każdy ma swoje też rodzinne sprawy, czasem ma coś sobie wydarzyć, dlatego że trzeba to koło gospodyń odłożyć na inny czas. Ale w jedno te 3-4 z tych symiów są takie, że prężnie działają, a te 2-3 można żyć w danym roku, mają tak troszkę odpocznienie. A tak to wszystkie koła gospodyń, jak trzeba, to one są rechtowane i wszystko razem rechtają, co trzeba. Te koła gospodyń wiejskich zaczęły tu powstawać z jakichś kolejnych... Koła gospodyń wiejskich, wiadomo, że powinni wsiąść ze bałem. Wtedy troszkę to może żyć bał zaniedbany, ale jak może z tym czasem, jak my do Unii weźmy, że to bało te bardzo aktywne, to właśnie to taką niezależność, to taka ta różnorodność, jakby to rzecz, taka apartność. O. Że każdy musi mieć coś swojego i dla siebie samego robić, dla tej mojej ojczyzny swojej, dla tej wsi. To te koło gospodyń zaczęły na nowo działać, zrzeszać się i opowiadać o tym, co to można zrobić dla mojej wsi. Prezentujecie się wspaniale. Bardzo Państwu dziękuję za to, że my przy okazji takich wydarzeń możemy Państwa podziwiać, cieszyć się z Waszych osiągnięć. Tu wiele lat, które nas nie wiemy, to sadzeje. Rostowały w Bolszewie, rozwejkerowie, a jedno wiem, że te czy białki samych całe, czy one... Nie wino to gościnna gmina i to każdy, który nas może działać, a tylko chce co robić. W tym roku mieliśmy 5 konkurencji, wiadomo, że była szynka, tablica, krzyż, był kabaret, piosenka i strój morski był. Tak, i żeśmy to przygotowali, mieliśmy trochę mało czasu, bo dopiero dowiedzieliśmy się przed samymi świętami, że mamy występować, także poszliśmy na żywioł. To jest krzyż z naszej miejscowości. Kiedyś był wkopany, pierwszy krzyż wyglądał w Perlinie tak. Był wkopany razem z korzeniami. Potem wiadomo, wiatry zgnił, przewrócił się i na to miejsce powstał właśnie ten betonowy krzyż. Czyli też dbać o tą pamięć historyczną. Oczywiście. To jest wszystko nasza pamięć. Jeden pan nam była u niego i nam wszystko powiedział, jak ten krzyż powstawał, kto go robił i żeśmy to właśnie opisali właśnie na dzisiejszym teleturnieju. Berlino, Berlino, to piękne Kaszuby, jeziora i lasy, ryby i zwierz gruby. Koło obecnie liczy 12 osób. Mieścimy się w Berlinie, w Domu Sołeckim się spotykamy od 18 lat. Organizujemy festyny rodzinne, zabawy dla dzieci, mikołajki, ferie dla dzieci, różne zabawy, jeżeli ktoś chce, robimy i też catering. Lecę, co to są tery za czasy, a co to jest za głupie molda? Ty młody chłodzą w tacich pędzartych buksach. Z przodku dziurę, z tyłu dziurę, jakby są gonięłe szury. Ja tego nie rozumiem. Mówi się, że KGW to jest ta esencja tego życia kulturalnego na wsi. Rzeczywiście tak jest, odpowiadacie za to, czujecie tak, że to wykształtujecie tą kulturę wsi? Raczej tak, bo u nas na wsi mówią, że w środę my się spotykamy na godzinę 17. Idziemy przez całą wieś, bo ja akurat mieszkam na końcu wsi. Jeżeli się w środę nie spotykamy, to u nas mieszkańcy mówią, że koło gospodyń chyba jest chore albo już przestało działać, bo dziewczyny nie idą. Działamy trochę na wsi, wiadomo, wspieramy naszego sołtysa, pomagamy mu w różnych inicjatywach. No i wiadomo, gminę musimy wspierać na różnych wyjazdach. Jeździmy na wycieczki, promujemy gminę Gniewino i staramy się, żeby to wypadało jak najlepiej. A jak wiele jest i Kasia biznes? Oj, ja jestem z urodzenia kasiapką. Trochę zabyła po tym kasiapsku, jak sobie gadę, ale jak się potrzeba gadanie po kasiapsku, ja nie mam problemu. A KGW tyś prezentuje ta Kasia biznes? Zależy gdzie, bo u nas w KGW, co gadę po kasiapsku, je 2 osoby. Ale jeżeli je potrzeba, jakieś piosenka, jak my reprezentujemy nasz na jakichś wycieczkach,
To my ubieramy se stroje kasiapskie, to dziewczyny już mogą śpiewać po kasiapsku. Są nauczone po kasiapsku, że my śpiewamy po kasiapsku. Te bary weźne, żeby taledze mogły się spłetkać, pokazać to, czym na co dzień się zajmują i że oni śpiewają, i że tańcują fajnie, i że fajnie potrafią rękodzieło prezentować. Wszystko to jest tak weźne, bo to skupiły w sobie te chledzy, żeby na co dzień mogły ze sobą współpracować i tą radością na co dzień obdarowywać wszystkich w koło.